wiadomości z gminy Orzysz. W przedświątecznym wydaniu wiadomości powiemy o pierwszych urodzinach środowiskowego domu samopomocy, świat kolei pana Jarosława Gardockiego, wielka przerwa mikołajkowa w liceum, delegacja z Gruzji w Orzyszu, rozbudowa sieci wodociągowej w Odojach. Wyróżnienie w akcji Posesja Czysta Gmina 2016. Mikołajki na sportowo z klubem sportowym Śniardwy. UKS Jedynka wygrywa turniej wojewódzki. Wigilia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Warsztaty rękodzieła w gimnazjum. Wystawa Manufaktura Arys w Muzeum w Orzyszu. Coroczne kolędowanie w gimnazjum. Gminne spotkanie opłatkowe. 1 grudnia obchodzono pierwsze urodziny środowiskowego domu samopomocy. Na uroczystość zjechały inne zaprzyjaźnione domy samopomocy z regionu, m.in. Zełku, Giżycka, Białej Piskiej czy Gołdapi. Właśnie dziś, 1 grudnia 2016 roku, środowiskowy dom samopomocy w Orzyszu świętuje uroczyście swoje pierwsze urodziny. Środowiskowy dom samopomocy to miejsce dla ludzi potrzebujących wsparcia i ludzkiej życzliwości. To także miejsce, gdzie powstały nowe etaty. Już na starcie działalności instytucji pomoc otrzymało ponad 40 osób, a środki na realizację zadań pozyskano z Ministerstwa Edukacji i Polityki Społecznej oraz Rozwoju Regionu Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że z wielkim wzruszeniem, ale i z wielką dumą my, urzędnicy, patrzymy na dom środowiskowy, jak na nasze dziecko i tak jak każdy rodzic jesteśmy dumni. Drugiego grudnia do Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej zawitał wraz ze swoim taborem kolekcji eksponatów ze świata kolei i kolejnictwa z urodzenia orzyszanin, pan Jarosław Gardocki, który zabrał nas w podróż do krainy swojej pasji. Pan Jarosław Gardocki tak zainteresował tematyką kolejnictwa wszystkich przybyłych słuchaczy, że na koniec spotkania nie nadążał odpowiadać na liczne zadawane pytania. Spotkanie przerodziło się w otwartą dyskusję historyczną, w której przypominano lata świetności kolei i jej gospodarczego znaczenia dla Orzysza. Serdecznie witam na wystawie zatytułowanej Orzysz, stacja kolei żelaznej pomiędzy Olsztynem a Jelkiem. Wystawa obejmuje tematykę związaną z tutejszą linią biegnącą z Czerwonki, z Olsztyna przez Czerwonkę do Jelku przez Mikołajki Mrągowo. I wystawa obejmuje zarówno fotografie, również elementy typu lampy, czapki, mundur, a także modele. Modele wagonów, które również kursowały tutaj tędy tą linią oraz jeżdżą, ponieważ linia dalej jest czynna. 6 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu samorząd uczniowski zorganizował wielką przerwę mikołajkową, podczas której uczniowie brali udział w quizach, loteriach i konkursach związanych ze świętami. W loterii można było wylosować magiczne czerwone SOS, ratujące przed oceną negatywną. Ósmego grudnia w środowiskowym domu samopomocy wizytę złożyła delegacja z Gruzji, aby podpatrywać pomysły wdrażane przez orzyskie władze samorządowe. Dzień później w pawilonie artystycznym zespół muzykantów z Zakaukazia zaprezentował m.in. nutę charakterystyczną dla tego regionu. Dziewiątego grudnia w Odojach odebrano zakończoną już inwestycję robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej. Na podłączenie do wodociągu wyczekiwali szczególnie ci, którzy w porze suszy w studni mieli muł zamiast życiodajnego płynu. Jednymi ze szczęśliwców okazali się państwo łubaccy, którym dodatkowo burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski wręczył wyróżnienia za szczególną dbałość o wygląd i porządek na posesji w akcji Posesja Czysta Gmina 2016. Uznanie zwycięzcom potęguje fakt, iż brak wody nie przeszkodzi im w walce o laury. No, dziękuję bardzo za nagrodę, że jednak zostaliśmy wyróżnieni.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Chcieliśmy podziękować bardzo poprzedniej pani sołtys, pani Agacie, która walczyła razem z nami o przyłączenie nas do wodociągu. I dziękujemy również dla pana burmistrza. I dziękujemy również tym ludziom, którzy się przyczynili do tego, że mamy, prawda, to wodę, prawda. 11 grudnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzeszu odbyła się impreza Mikołajki na Sportowo, zorganizowana przez Klub Sportowy Śniardwy. Impreza dedykowana była do sportowców i członków klubu oraz ich rodzin. Rozegrano kilka meczów i przeprowadzono gry oraz zabawy z piłką. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na mikołajkowym turnieju małych piłkarzy Orzeszkich Śniad. Dopisali nam zarówno dzisiaj zawodnicy, jak i ich rodzice. Mam nadzieję, że w podobnym składzie spotkamy się w przyszłym roku, bowiem chcielibyśmy, żeby turniej ten wpisał się na stałe w kalendarz naszych imprez. Także zapraszam serdecznie i miłego oglądania. 13 grudnia na arenie Głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzeszu zostały przeprowadzone Mistrzostwa Województwa w Unii Hokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. Gospodarzem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, którego reprezentanci okazali się mało gościnni dla przyjezdnych drużyn, zgarniając srebrny medal w kategorii chłopców i złoty medal w kategorii dziewcząt. A oto najzdolniejsze z najzdolniejszych grają i śpiewają jak z nut, dziewczęta z UKS Jedynka. W placówce wsparcia dziennego Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Orzeszu odbyło się spotkanie wigilijne. Dzieci ze świetlicy pod czujnym okiem pań wychowawczyń, pani Małgorzaty Osieckiej, Eweliny Mydłowskiej i Barbary Kazimierczak, wykazały się kunsztem aktorskim, przedstawiając świąteczne scenki. Po części artystycznej wszyscy goście mogli cieszyć podniebienie smakiem świątecznych potraw przygotowanych przez panie ze świetlicy oraz rodziców. 14 grudnia w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Orzeszu odbyły się warsztaty rękodzieła. Wszystkich przywitał przewodniczący Rady Miejskiej pan Adam Myka, a czas przy pracy umylali utalentowani muzycznie uczniowie z gimnazjum. Uczestnicy warsztatów wykazywali się niezwykłymi umiejętnościami manualnymi, wytwarzając świąteczne stroiki niczym z profesjonalnej manufaktury. Jeżeli chodzi o manufakturę, to 15 grudnia w Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzeskiej w Orzeszu otwarto wystawę Manufaktura Arys, którą można oglądać do 28 lutego. Chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na wystawę do Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzeskiej w Orzeszu. Wystawa nazywa się Manufaktura Arys i opowiada o Orzeszu sprzed 45 roku. Przygotowaliśmy ją wspólnie jako członkowie Stowarzyszenia Gruz aus Arys i dzięki uprzejmości pani dyrektor muzeum tę wystawę będzie można oglądać od dzisiaj, czyli od 15 grudnia do 28 lutego 2017 roku. 15 grudnia w gimnazjum odbyło się coroczne kolędowanie. Wszystkie klasy zaśpiewały po jednej wylosowanej kolędzie i rywalizowały w stworzeniu świątecznej choinki oraz gazetki promującej bezpieczne święta. Komisja składająca się z rodziców oceniała jakość wykonania oraz pomysłowość gimnazjalistów. Zorganizowane przez Urząd Miejski spotkanie opłatkowe, jakie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 17 grudnia, zostanie długo zapamiętane, a to za sprawą niezliczonego tłumu, jaki przybył na wieczerze, oraz wybornego śledzia i barszczu. Wieczór wigilijny rozpoczęto tradycyjnie od kolędowania z gwiazdą. Wręczano także odznaczenia, a jedno zasługuje na przypomnienie. Za uratowanie ludzkiego życia Bartosz Pilarczyk, Cezary Grala, Jan Zawadzki i Dominik Zawadzki zostali odznaczeni przez burmistrza Orzesza Zbigniewa Włodkowskiego szlachetnym aniołem. Odznaczeni zostali współorganizatorzy wieczerzy wigilijnej, m.in. Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Orzeszu czy personel kuchni orzeskich szkół.
Harcerze z Pisza postarali się, aby nie zabrakło betlejemskiego światełka pokoju. Ponad 200 artystów kolędowało na scenie. Dzieci z zerówek, świetlicy kajak, świetlicy opiekuńczej, gimnazjum, zespołu Orzeszanki, klubu spotkań artystycznych, czy soliści jak Małgorzata Kalinowska. Wigilia to taki czas, wyjątkowy czas, w którym spotyka się ziemska rzeczywistość z transparentnym Jezusem Chrystusem. Z czymś, co jest dla nas niewidoczne i niedostrzegalne, ale do którego wszyscy razem wybranymi przez siebie drogami dążymy. Wigilia to taki czas, kiedy człowiek z człowiekiem ma okazję spotkać się i patrząc sobie prosto w oczy, powiedzieć najpiękniejsze słowa świata. Powiedzieć: przepraszam, wybaczam, przyjmuję przeprosiny. To czas, kiedy budujemy swoje wzajemne relacje oparte na szacunku i na miłości. Przyszło nam żyć w czasach takich, w których te wszystkie wartości podstawowe, najważniejsze, wynikające z dekalogu, tracą na znaczeniu. I właśnie ten okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy siadając do jednego stołu, siadając przy świeczce, siadając przy sianku i przy białym opłatku, stajemy się, chciałoby się powiedzieć, na dłużej, ale nawet na tę chwilę ludźmi, którzy właśnie wyznają te najważniejsze i najpiękniejsze słowa świata. Drodzy Państwo, przyjmijcie na czas Świąt Bożego Narodzenia życzenia wielkiej, wzajemnej miłości, wielkiego, wzajemnego szacunku. Życzę, abyśmy mieszkańcy naszej gminy potrafili dla dobrych dzieł, dla rozwoju naszego miasta w różnych obszarach potrafili się jednoczyć, potrafili być razem, potrafili wspólnie razem tworzyć, ale też, żebyśmy potrafili sobie wzajemnie wybaczać. Nowy rok niech będzie rokiem spełniania marzeń, wielkich nadziei. Drodzy Państwo, na święta i na nowy rok. Szczęść Boże wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Drodzy Państwo, jest to czas, kiedy trzeba spojrzeć każdemu prosto w oczy. Ale ja nie mogę spojrzeć, bo świata są tak ustawione, że nic nie widzę. Dlatego powiem kilka słów. Życzę Ci, abyś siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Żebyś siał jedność tam, gdzie panuje rozpacz. Żebyś niósł światło tam, gdzie panuje ciemność. Żebyś niósł radość tam, gdzie panuje smutek. Życzę Ci, abyś nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał. Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał. I nie tyle szukał miłości, co kochał. Państwu i sobie na ten święta i na ten nowy rok tego właśnie życzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, dwa słowa do Państwa, którzy stoicie przy wejściu. Tu są wolne jeszcze stoliki. Zapraszamy tu bliżej do nas. Głos zabierze Pan starosta Marek Wysocki. Dobry wieczór Państwu, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Serce się raduje, jak się widzi tyle ludzi. To właśnie z głębi serca potrzeba tych spotkań. Spotkań przy stole, wigilijnym stole nakrytym białym gruzem, zaraz z ogniem betlejemskim, światełkami, siankiem, potrawami, ale przede wszystkim tym wigilijnym opłatkiem. Dlatego, Panie Burmistrzu, Państwu dziękuję za przybycie, ale Panu dziękuję za zorganizowanie i wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego święta, niezwykłego święta, święta wigilijnego, dzielenia się opłatkiem. Dlatego, drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu rodziny tej samorządowej powiatu piskiego, ale też tej rodziny mojej, złożę Państwu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia.
Życzą dużo zdrowia przede wszystkim, ale i szczęścia, i codziennego uśmiechu, aby każdy dzień w nadchodzącym roku rozpoczynał się na twarzy Państwa uśmiechem i tak też się kończy. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Redakcja TV Orzysz także przyłącza się do życzeń. Następne wiadomości już po nowym roku. Wesołych świąt!